Crash Bandicoot to jedna z moich najukochańszych serii. Można by powiedzieć, że na tej serii się wychowałem. Wiele, naprawdę wiele wspaniałych gierek, do których nie raz, nie dwa, aż z uśmiechem na twarzy wracam. Oczywiście jak w każdej serii zdarzy się jakaś czarna owca, albo nawet i owce, ale o tym już się wypowiadałem dwa lata temu. Dziś przychodzę do Was z grą, którą mało kto zna. Za granicą ludzie coś kojarzą, coś nie, natomiast u nas w Polsce mało kto. A więc rozsiądźcie się wygodnie, przykryjcie się kołderką, zapaszcie sobie ciepłą kawę, herbatę czy kakao, bo dziś przedstawię wam tę otóż grę.

Kultowy tytuł, który miał być ostatnią grą od niegrzecznych psów. Jako, że gra sprzedawała się jak ciepłe bułeczki i jest uwielbiana przez fanów, to Naughty Dog postanowiło, że ostatnią grą spod ich skrzydeł będzie Crash Team Racing. Jednakże przed wydaniem Crasha Bandicoot 3 w Ameryce Północnej Universal Interactive oraz Tiger Electronics podpisali umowę na grę, która miała zwiększyć hype przed nadchodzącym Crashem Bandicoot 3. Wydana gra na konsolę handheldową Tiger 99X nosiła tytuł Crash Bandicoot 99X, dosłownie jak nazwa tej, otóż, handheldowej konsolki. Zanim przejdziemy do konkretów, wyjaśnię na czym polega handheld, w dużym skrócie. Otóż handheld jest to przenośna konsolka, którą możecie zabierać dosłownie wszędzie, na przeróżne podróże, a nawet na dłuższe posiedzenia w toalecie. Jest wiele takich konsol, które ma unikatowe tytuły, na przykład na konsoli PSP lub PlayStation Portable mamy Grand Theft Auto, Chinatown Wars, God of War, Chines of Olympus, czy nawet Tekken Resurrection. Natomiast co z tym Crashem Bandicootem? No cóż, tak wygląda ta otóż gierka. Gameplay prezentuje się troszkę podobnie do Crasha jedynki. z tą różnicą, że trzeba unikać jakichś zająców, węży, czy nawet zombie z Resident Evil. Tak, Crash musi unikać zombie z Resident Evil. Poziomów jest bardzo mało. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie naliczyć je na palcach u jednej ręki, a co dopiero dwóch. Fabuła tej gierki jest bardzo prosta. Duch bogatego starca o imieniu Mr. Kramp, opisywany jako pozbawiony przyjaciół i samolubny przez całe życie, nadal nawiedza jego rezydencję po śmierci, aby chronić dużą ilość złota, którą tam zostawił. Pan Kramp obudził również nieumarłych na łożu śmierci, aby pomóc mu strzec rezydencji i otaczającej go okolicy, gdy już odejdzie. Krasz skuszony urokiem zakazanego skarbu i plotkami otaczającymi nawiedzoną posiadłość odważa się wejść do rezydencji pana Kramba, aby spróbować go zebrać. Po drodze staje naprzeciw armii nieumarłych pana Kramba. Jak widzicie nie jest to jakaś fabuła głęboka. No bo umówmy się, ale żadna gra z serii... Crash Bandicoot nie ma głębokiej fabuły, więc mógłbym równie dobrze powiedzieć, że jest ona bardzo przeciętna. W ogóle to Mr. Kramp pojawił się w Crashu On The Run, ale o tej produkcji tutaj nie wspominamy i się po prostu o niej nie rozmawia. W ogóle patrząc na bibliotekę gier na konsole Tiger 99X, to szczerze poza Crashem jest jeszcze Resident Evil 2, który niewiele lepiej wygląda. Ogólnie patrząc na stan techniczny samej konsolki, mówiąc o konsolce Tiger 99X. Jak można zobaczyć na załączonym obrazku, była to seria urządzeń przenośnych wyposażonych w wyświetlacz wideo z matrycą punktową o rozdzielczości ekranu 80x80. W dniu premiery Crash Bandicoot 99X sprzedawane był w cenie wynoszącej 29,99$, co na polskie jest to 121,81 złotych. Ta cena przewyższyła ceny innych gier z ich innego systemu pod nazwą TigerGame.com. I tutaj polecam obczać materiały od użytkownika najgorsze retroshity, gdyż on tutaj zrównął z ziemią takie perełki jak Sonic Jam. Crash Bandicoot był jedną z czterech gier przenośnych ostatecznie wydanych na Tiger 99X. Pozostałe trzy to Mutoidy oraz porty Resident Evil 2 i WCW NW Thunder. Wiadomość o serii 99X została po raz pierwszy ogłoszona w lutym 1998 roku, kiedy wspomniano tu tylko o Mutoidach. Później w lipcu tego samego roku członek personelu Tigera ujawnił w wywiadzie z fanem na stronie internetowej Slides Compendium, że teraz posiadali licencję na tworzenie gier opartych na IP Krasza Bandicoota. W następnym miesiącu firma Hasbro, która niedawno przejęła Tiger Electronics, Zarejestrowała domenę internetową na oficjalnej stronie 99xGames i została ona uruchomiona. Nie jest jasne w którym momencie Crash Bandicoot został wydany po raz pierwszy od tego momentu, ale za pośrednictwem The Internet Archive można zauważyć, że gra była dostępna co najmniej od 11 listopada 1998 roku w sklepie Tiger w USA Game.com. W zależności od tego. Kiedy gra została sprzedana po raz pierwszy między sierpniem a listopadem 1998 roku, jest prawdopodobne, że premiera gry nieznacznie wyprzedziła Crash Bandicoot 3 Warped. No dobra, opisałem Wam mniej więcej fabułę gameplay oraz samą konsolę, jak i w ogóle historię sprzedaży tej gry, można by to tak w sumie w dużym cudzysłowie powiedzieć. Więc teraz porozmawiamy sobie na temat bossów tej gry. Na pierwszy rzut idzie... Torn Fink, albo jak ja go lubię nazywać Drzewostwór. Thorn Fink jest drugim będącym jednym z trzech służących Pana Kramba wraz z Gamblerem i Digerem. Jego ucisk jest zabójczy i miażdży wrogów z ogromną siłą. Jego głównym atakiem jest uderzenie lewą ręką i jego postać jest inspirowana potworem Tweety, postacią z kreskówki Lunitium's. Następnym bossem będzie Grambler. Gambler z kolei jest pierwszym bossem, troszeczkę w odwrotnej kolejności powiedziałem, no ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzać. Gambler jest pierwszym bossem, będąc jednym z trzech służących pana Kramba wraz z Thorn, Fingiem i Digerem. Gambler jest bardzo powolny i bardzo ciężki, jednak gdy złapie swoją zdobycz, nie ma dla niej ucieczki. Jego głównym atakiem jest potężny kopniak zadany prawą nogą. Mumia została zainspirowana Gosamarem, potworną postacią z Looney Team. A ostatni będzie Digger. Digger jest drugim bossem, będąc jednym z trzech służących pana Kramba wraz z Gamblerem i Thornfingiem. Jego szybkość i zwinność sprawiają, że Digger jest jedną z najszybszych postaci w grze. Jego atak to chwyt, który miażdy krasza. Digger został zainspirowany diabłem z filmu Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie. Zauważyliście już pewną zależność, co nie? Każdy z tych podwładnych głównego antagonisty to parodia dosłownie postaci z Looney Tunes. Ale co jest interesujące, to to, że tych trzech Amigo oraz Mr. Grump pojawiło się w Crash on Diran. Co jest fajnym zachowaniem ze strony twórców, że postanowili przypomnieć o nich. Bo nawet jeśli ja osobiście uważam tę fantastyczną czwórkę za totalnych bezbeków no i bezwartościowe postacie, to jednak fajny jest to ukłon do mało popularnych produkcji o naszym kochanym rudzielcu. A zatem, jakie jest moje zdanie na temat tej gry? Nie będę ukrywał tego, ale jest to w mojej opinii słaba gierka. Jeśli chodzi o gra oczywiście. Bo oglądając gameplay z tej gry, momentami miałem dosłownie ochotę Usnąć. Nic szczególnego w tej grze się nie dzieje. Jasne, rozumiem ograniczenia sprzętowe, ale to jest gra, która w mojej opinii chciała się mocno podpiąć pod hype krasza Bandicoot'a. Myśląc, że wszyscy rzucą się na to jak na świeże półeczki, tak jak to było z trilogią Crash'a. Czy poleciłbym ogranie tej gry? Dla ciekawości, owszem. Myślę, że jakby nie patrzeć na to, że jest tam Crash w tytule. Jak najbardziej, można z ciekawości spróbować ograć ten tytuł i być może jakoś zagospodarować sobie te przysłowiowe 30 minut. To by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej oraz wpadajcie na socjale, które są podane w opisie. To by było na tyle, na razie, trzymajcie się i cześć!